No na odwrót mogłeś to dać. Dobrze jest tu. No tutaj sobie zostaw to i... Ja cię muszę zobaczyć, widać? No widać wszystko? Zobacz. Ale ładnie też mi ćwierka. Orzesz tu, orzesz. Już poczekaj. Jest, widać wszystko. Dobrze. Słychać też dobrze? Nie wiem. Nie wiesz, dobra. Dobra. Łukasz, jak rozmawiasz z nami, to wyciągnij ręce z kieszeni. My też nie trzymamy rąk w kieszeni. Miejmy szacunek obydwoje do siebie, dobra? Dobra, jesteśmy w województwie jakim? Lubelskim. Właśnie, musi być. Lubelskim. Lubelskim. I jesteśmy u, powiedz tylko imię i wiek. Łukasz, 37 lat. 37 lat, tak? Powiedz mi, po co myśmy do ciebie przyjechali, kolego? No bo nabroiłem. Nabroiłeś, tak? Nie wiem, czy... A słychać go? Bo on coś strasznie cicho mówi. Głośniej mówić. Dobra. No to co nabroiłeś? Pisałem do dzieci. Wysyłałem zdjęcia. Nie podśmiechuj się, bo ci zaraz zniknie ten uśmiech z twarzy. Naprawdę. Nie śmieję się. Dobra. Pisałeś do dzieci w jakim wieku? 16 lat. 14. 13, tak? Dowcip ci się wyłoszczył? Nie. No chyba jednak tak. No to mnie 16-latki nie interesują. Mnie, nas interesują dzieci poniżej 15 roku życia. Czyli? 14 lat. 14. Z iloma dziećmi pisałeś? Korespondowałeś? W sieci. 4 albo 5. 4 albo 5, tak? A co takiego im pisałeś? Chciałem się całować. Chcesz się ze mną pocałować? Nie. Nawet bym ci nie pozwolił. No i co jeszcze? Chciałem się spotkać. Chciałeś się spotkać i przyszedłeś gdzie? Dzisiaj miało być spotkanie o? 18. O 17 miałeś przyjechać tutaj, nie? Tak. No i miałeś dać znać, nie? Tak. No, dobra. I co jeszcze robiłeś? Wysyłałem zdjęcia i filmiki. A jakie zdjęcia i filmiki? O, bo mnie to bardzo ciekawi. No powiedz, no jak już rozmawiamy, tak wiesz, jak no to może... Zdjęcia intymne. Czego? Ciała. Ciała. A co tam jeszcze wysłałeś? Co tam wysłałeś? Filmiki. Nie, ale tego, te zdjęcia intymne. To zaraz do dziecięcej podejdziemy zaraz. To znaczy? Nie, no ja tutaj mówię do kolegi, nie? Co wysłałeś? Zacznij może od tego... Od tego pierwszego, co wysłałeś. Co to jest? Gumowa pochwa. Gumowa pochwa, tak? Tak. I myślisz, że... dziecko 13-letnie interesuje już takie coś? Nie. No to czemu to wysłałeś? Nie wiem. Żałuję tak. Sztuczna cipka nakłada się na członka i rusza do wytrysku. Wytrysnąć to może sok z cytryny. Nie? Tak. No. Co, a ty używasz tego? Nie. No to po co dziecku to wysyłasz? Nie. Ja... Może teraz ten... Po co ci było wiedzieć, chciałeś wiedzieć, czy dziecko ma cóżki? A to nie wiem, jakoś tak... No nie wiesz, ale pisać to wszyscy potraficie, ale nie. Odpowiadać znowu to już nie potraficie, nie? Dobra, ale co jeszcze wysłałeś? A to co to jest? No co to jest? No mów normalnie. Normalnie powiedz, przecież dziecku wysyłałeś to. No to co? A my jesteśmy dorośli, nie? No to może z nami rozmawiać. Zdjęcie chuja. Chuja? Zdjęcie chuja. To jest jakiś, wiesz co, powiem ci, zwiędły. Nie, czy to ja nie wiem. To jest twoje, tak?
Twoje zdjęcie. Nie zachwycasz. Kocham cię. A pokażesz chociaż cipkę? Po co ci zdjęcie było dziecka? Cipki. To jest jej rzecz intymna. Nie, ja rozumiem. Rozumiesz? No nie rozumiesz, bo... Bo żeś przecież naciskał tak na te zdjęcia i nawet powiedziałeś, że już może takie zdjęcia robić. I wysyłać nawet może. Co nie? No ale to tylko pisałem. A jak ja ci napiszę skocz z mostu, to też skoczysz? Skoczysz? To ty uważasz, że... Uważasz, że pisanie to jest tylko pisanie? Według ciebie? No nie spotkałbym się na pewno z żadnym. Ale to co tu robisz? Co tu robisz teraz w tym miejscu? No spotkał... No tak. Ale dzisiaj na 17.30 byłeś umówiony, tak? Z dzieckiem. Ale to bym nie przyjechał, na pewno. Nie? Nawet nie. SMS-y wypisywałeś. No i informowałeś ją nawet. Gdzie jesteś w danej chwili. No ja wiem. No ja wiem, dobra. Fajne? Bo mi się to nie podoba w ogóle, nie? No nie patrzę w te, no bo mi się to... Podoba wam się to? Dla mnie jest więdły, no. Jak zrobisz jedno nagie zdjęcie, a potem... To potem będzie ci łatwiej zrobić więcej. Nagie zdjęcia chciałeś od jednego dziecka, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Co nie? Jeszcze później napisałeś, to podaj mi adres, a ja przyjadę i pójdziemy gdzieś w krzaczki, bo bardzo chciałbym cię pocałować i zobaczyć twoją cipkę. To jest normalne? Nie. Uważasz, że tak powinien się zachować, no nie wiem, no chłop dorosły. Masz 37 lat. Piszesz do trzynastki takie rzeczy? Jakby tak któryś napisał do twoich przybranych dzieci, co byś zrobił? Jak byś się poczuł? Źle. Źle byś się poczuł? A powiedz mi, jak ci rodzice mają się czuć? Jak ty wypisywałeś do wielu, wielu dzieci? Oni mają być szczęśliwi z tego powodu? Ja ci chwilę, teraz ci ten, przypomnę trochę twoich tekstów, dobra? Chcesz się całować? To już masz, jest jedna na miejscu. Chcesz się z nią pocałować? Nie. Dlaczego? Dlaczego? Cipkę też ci mogę pokazać, tylko że tu krzaczków nie ma. No tak, bo ty chciałeś zobaczyć w krzaczkach, nie? Cipkę dziecka, dziewczynki. 13-letniej. Powtarzam, 13-letniej. Chcę cię zobaczyć nago pod prysznicem. I myć plecy. Od mycia pleców jest gąbka. Albo taki, wiesz, taki na patyku. Myjka. A nie ty. Będziesz miał kobietę, to możesz jej robić, ale nie dzieciom. Ważne pytanie. Dlaczego dziecku chciałeś zrobić dziecko? Ja chciałem nas zrobić? Tak. Głośniej. Głośniej mówcie. Ja nie chciałem. No jak nie? Chciałbym mieć z tobą dzieci i wziąć ślub. Cywilny można już od 16 roku życia. Ale kościelny od 18 roku życia. Ale o dziecku już też nic nie napisał. Może jeszcze czas poczekać. Ale zrobić chciałam. To co? Chciałeś dziecku zrobić... Dziecku chciałeś zrobić dziecko? Nie. No jak nie? No przecież pisałeś. Nie pamiętam. Tego. Nie pamiętasz? Doczekaj, to może ci wróci pamięć. Jest. Bo kocham cię bardzo i chciałbym, abyś była moją żoną i chciałbym mieć z tobą dzieci. Kocham cię. Przecież ty masz kobietę. Ty masz kobietę i masz ile dzieci? Trójkę dzieci. W wieku jakim? 10? 6, 10 i 16. 6, 10 i 16. No właśnie.
A tu miałeś niespełna, tu było dziecko 13-letnie. Na razie mówimy cały czas o jednym dziecku. Głośniej niech mówi. Głośniej musisz. No, musisz mówić głośniej, bo jesteśmy w takim miejscu, wiesz, jak... I tak jesteśmy z dala od ulicy. No a co jeszcze tam robiłeś? Co jeszcze dzieciom wysyłałeś? Na razie tutaj, o tej jednej mówimy, dobra? Już później chyba nic nie wysyłałem, SMS-y tylko, wiadomości. A tutaj jeszcze w wiadomościach. Nie, czekaj, poczekaj. Poczekaj. W wiadomościach jeszcze wysyłałeś filmy dla dorosłych. Wiem. No i to z pornografią dziecięcą. A co chciałeś dziewczynce zrobić? To znaczy? Spuścić jej na twarz i do buzi? Nie. Jak nie? Nawet nie chciałem się spotkać. Dobra, wy nigdy się nie chcecie spotykać, a jakoś jesteście w danym miejscu. Ale dobra, niech wam będzie. Przepraszam. Zrobię dla ciebie wszystko, za to jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie nagie chciałeś, nie? Cały czas zdjęcie cipki spod prysznica, nagie zdjęcia, nagie. No już nawet to zdjęcie na spotkaniu też chciał oglądać. No, na spotkaniu. I teraz mi powiedz, co to jest? Z internetu. Z internetu, ale co to jest? Co to przedstawia? No widzisz, trzyma. To jest zdjęcie. No zdjęcie, ale no zdjęcie. Co zdjęcie przedstawia? No, robi loda. Robi loda, tak? Ile ta dziewczynka ma lat? No na filmie była dorosła. To jest dorosła dziewczynka? Na filmie tak. No to jest... Nie wiem. Na pewno 18 miała. Chłopie, to jest dziewczyna, która ma 13-14 lat. Patrz, to jest jeszcze niedorozwinięte dziecko. No i w internecie takie filmy są? No widzisz? Grunt jakie znaleźć, bo nie każdy mi się udaje. No. Bo nie sądzę, żebym weszła i od razu znalazła. A widziałam w twojej historii, że masz bogatą historię wchodzenia na porno. Robienie loda w krzakach. Lizanie cipki w krzakach. Dobra, idziemy dalej, nie? Bo to jest tu jeszcze. Tu jest dalej, znowu jest link do portalu. Znaczy do filmu pornograficznego dalej, nie? Z pornografią dziecięcą. Wysyłałeś, o kurze, znowu zwiędły. Ładne masz zdjęcie, aż mi stanął. Ładne mamy dzieci. Na tym zdjęciu miałam 10 lat. Na tym zdjęciu miała 10 lat. Słyszałeś? No dobra, to było te zwiędłe, to już mi się nawet nie chce tego oglądać, bo bym se heftła ty. A co byś chciała dostać oprócz buziaka i mnie? Może powiedz, co byś chciała dostać. No kwiatka chciałam dostać, miałam mieć kwiatka. No właśnie, miał już kwiatka przynieść prezencik prezent i nie ma. Prezent miał być dzisiaj, nie? I co, nie ma dzisiaj prezentu? Nie się... kupiłeś? Powiedział, że go nie stać. Ja ci mówiłem, tyle masz... Tych dziewczyn, tych kochasz. Tych dziewczyn, tego wszystkiego, że ty musisz mieć. Czysta złoty mama mi dała. Widzisz, dziecko ci pisze, że dostaje kieszonkowe od rodziców. A ty dalej. A ja chcę, ja ci chcę kupić prezent. O, ty właśnie. Ty masz pieroga między nogami. Ja bym go poszurał. Gdzie dziecko ma pieroga między nogami? Bo ja wiem, że pierogi się je. Nie? Co to jest pieróg? Do jedzenia. Tak, ale co? Ty masz pieroga między nogami. Czyli miałeś co innego na myśli, tak? Tak. Czyli co? Cipka. Głośniej mów. Głośniej mów. To przy dziecku byłeś taki wygadany. Tak go uczyłeś wszystkiego. No ale z dzieckiem nie rozmawiałem, to pisałem. No to inaczej pisać, a inaczej rozmawiać? Nie, raczej tak. Raczej. Będę na ulicy w Lublinie. Na ulicy takiej i takiej, nie? Dasz mi swój numer telefonu. A powiedz mi jeszcze, dlaczego wszystko usunąłeś z telefonu? Ja się bałem. Bałeś się? A czego się bałeś? Nie wiem. Nie wiesz? Że się wyda wszystko.
Że się wyda wszystko? Tak? A majtki nosisz? Bo ja przy tobie nie będę nosił. Masz dzisiaj majtki? Założyłeś dzisiaj majtki, czy nie? Założyłeś? No mówiłeś dziecku, że nie będziesz miał majtek, że bez majtek przyjdziesz. No jak to? Jak to się stało? Co? Mogę ci nazwać od dzisiaj, mogę ci przyzywać dzisiaj, od dzisiaj pierożek? Znaczy nie ja, tylko taki inny, taki nasz znajomy się pyta, czy może ci dać ksywę pierożek, dobra? Może? Nie, dobra. Dobra, dajcie mi teraz tą drugą. Tutaj u dziecka by wymuszałeś nagie zdjęcia, wszystko, tak? Teraz mamy kolejne dziecko. To jeszcze teczka gruba, nie? Widzisz, jaka gruba jest jeszcze? A co pisałeś temu dziecku? A to dziecko chciałoby z nim porozmawiać. O! Chcesz, to może to dziecko do ciebie... Zadzwoni. Nie, zadzwoni, odbierzesz, porozmawia z tobą, dobra? Nie, nie chcę. Ale co ty nie chcesz? Chciałeś? No to ten. Dobra, jak jesteś, no to zadzwoń do pierożka. To porozmawiasz. Dasz na głośnik? No tutaj chciałeś się z nim rozmawiać. Chciałem tylko porozmawiać. Weź, wyciągnij telefon. Co? A, do niego, tak? No to dobra, to czekaj. A co temu dziecku też wysyłałeś? Pornografię dziecięcą też, nie? Dobra, to dzwonimy do tego dziecka, daj bliżej. No, dzień dobry. Patrz, dziecko jest. Dobra. Chyba rozłączyłam. Bo mi się nacisło nie tak. To czekajcie, bo mamy. Jeszcze raz. Zaraz. Dziewczynka do ciebie napisze. To się zablokuje. No, halo, halo, dzień dobry. Dobra. Głośniej mów. Słychać mnie? Słychać. Tak, głośniej mów. No, słychać cię. No, to jak tam, fajnie się pisało? Nie. Bardzo? Nie. No widzisz. No teraz nie bardzo, ale wcześniej. Przytoczycie tam teksty fajne? Zaraz będzie. Zaraz zaczynamy. No już nie pamiętam. Nie pamiętasz? Patrz, widzisz? Kolejna dziewczynka. Ja też nie. Ale ja pamiętam. Kolejna dziewczynka, patrz. A słyszysz ten męski głos? Słyszę. Podobał ci się jako dziecko, nie? Nie. Jak nie? Jak przecież pisałeś, że piękna jest. Chcesz jeszcze coś? Gadaj z nim. Ja? No. Ja czy on? No ty, gadaj z nim dalej. Nie, może nie. Dobra, to nie, dobra, to ja mu przytoczę trochę tekstu. Dobra. No ej. No. Możesz robić... Czekaj, patrz, możesz robić wszystko, nawet seks uprawiać. Czekaj. Jak dziecko, tutaj mało, czekaj, dziecko miało 14 lat. Jak dziecko 14-letnie może uprawiać już seks? Wyjaśnisz nam to? Nie wiem. A w Polsce prawo od jakiego wieku pozwala uprawiać seks? Od 17 chyba. Od ilu? Od 17. No, widzisz, nawet prawa nie znasz. No to czemu ty piszesz tutaj? Nie wiem. To jeszcze raz. Możesz robić wszystko, nawet seks uprawiać, ale wszystko robić w tajemnicy przed wszystkimi. Czyli byłeś świadom tego, że dziecko nie może, nie? Że nie może w ogóle czytać, oglądać takich zdjęć paskudnych, filmików pornograficznych z dziecięcą pornografią. A ty namiętnie kolejnemu dziecku wysyłałeś. Tu nawet napisałeś. Możesz nawet zdjęcia sobie robić bez ubrań i oglądać filmy erotyczne. Ale wszystko tak, aby nikt nie wiedział, co robisz. To ty jeszcze uczyłeś tego. Instruowałeś. A ty nie instruowałeś dziecko. Czyli mówiłeś, co ma robić dziecko. Wysłałeś link do filmiku. Tu, wejdź i obejrzyj film. I dziecko się ciebie pyta, co to jest? Wejdź, zobacz, to nic złego. A jesteś sama, to obejrzyj. Napisało ci coś dziecko, nie? Że nie może wchodzić, nie? To ty napisałeś, jak się uprawia seks w twoim wieku. I nie tylko. A ty robiłaś już sobie nagie zdjęcia?
Do kolejnego dziecka. Do kolejnego dziecka chciałyśbym usłyszeć zdjęcia nagie. Chcesz mnie zobaczyć nago? Znowu. Ja chciałem zobaczyć cię nago bez majtek. Możemy wymienić się zdjęciami. Zrobisz teraz? Ja ci pokażę, co ja mam. A ty mi pokażesz cipkę. Możesz pokazać, jak chcesz. Chcesz pokazać cipkę? Wystarczy, że ściągniesz majtki i zrobisz zdjęcie. Dalej instruujesz dziecko, co ma zrobić. Że ma ściągnąć majtki, zrobić zdjęcie i ci wysłać. Powiedz mi, czy ktoś cię, jak byłeś mały, czy ktoś cię skrzywdził? No nie wiesz, ale robił ci ktoś tak, jak ty to teraz robisz, że wypisujesz do dzieci? Molestował cię ktoś, jak byłeś dzieckiem? Nie pamiętam. Ja ci mówiłem, to masz krótką pamięć gdzieś ostatnio. Ale obcykany w telefonie jesteś, że usunąłeś wszystko, nie? Ale jeszcze zapomniałeś o jednej rzeczy, że wszystko zostaje. Zawsze zostaje. Zawsze zostaje i to będzie zostawało. Ale pisałeś nie po pijaku, normalnie. Trzeźwy byłeś, tak? Co, on nie pije. Ja nie piję, ale po pijaku. O, no jedyny. Jedyny, co nie pije. Bo każdy mówi, że pije i pisze. I teraz tak, wysłałeś film pornograficzny do dziecka i napisałeś na film pornograficzny z pornografią dziecięcą. I napisałeś co? Patrz, to mi wysłała 13-latka. No to też nieprawda była. No to po co to, tak wiesz, jak konwersacje, tak to. To jaki to miał cel? Nie wiem, ale to było z internetu wszystko ściągnięte. Z internetu? No bo masz tam bardzo, bardzo, bardzo dużo tego w historii. Będzie co szukać. Filmik? A tak się, o, właśnie, wysłałeś filmik, jak se robisz dobrze, czyli jak se czepiesz, tak? A co żeś podpisał? A tak się robi bitą śmietanę. Bita śmietana jest w sprayu. Albo trzeba ją właśnie ubić. Jeszcze dopisałeś, szczerze, to wsadziłbym ci go w cipkę. No chłopie. Mam prezerwatywy. Widziałaś mojego członka. Włożę go. To się nakłada na niego i ja ci będę wkładał do cipki. Mojego kutasa. I dalej tutaj. A wiesz, że dziewczyny biorą to do buzi. Co biorą dziewczyny do buzi? Uja. Co? Jeszcze raz. Uja. Ale nie przeklinaj. Dobra. Nie przeklinaj, bo ja chcę. No nie. I dalej tutaj znowu piszesz jej. Zaufaj mi. Tylko nikt nie może cię przyłapać na oglądaniu. I dalej to swoje teksty piszesz. I patrz, i znowu wysłałeś, tutaj znowu jest, w twoim wieku też oglądają. Bo ten film mam od 13-latki. Nieprawda. I jeszcze dopisałeś, chciała zobaczyć mojego członka. To... Patrz, i znowu te filmiki. I znowu, pornografia dziecięca. Cały czas wysyłam. Ale to wszystko z internetu. Nieważne, ale ty, czy ty wiesz, że rozpowszechniasz pornografię dziecięcą, która jest karana? Nie wiedziałeś? No to już się dowiedziałeś. To już się dowiedziałeś. To możemy to zrobić w twoim łóżku. Co ty chciałeś z dzieckiem robić w jego łóżku? Nie wiem. Ja ci powiem. Cofniemy do tego. Tutaj. Co tutaj? Dziecko się najpierw całuje, tak? Później on co jej robi? Nie, na pewno nie. No co nie, na pewno nie. Tak. No. Chciałbym ciebie tak zobaczył. Też bym ci wsadził. Wsadzić to możesz palec do nosa. Ja bym ci wszystko pokazał. W moim samochodzie. W moim samochodzie bym był delikatny. No. Możesz robić wszystko w tajemnicy. Nikt nie musi wiedzieć, co ty robisz i z kim. No i widzisz, ale tu masz. Patrz, chcę. Tak, a co w tym złego? Jak sama chce. O, właśnie. Co to było z tą 14-latką? No, z którą tutaj pisałeś? Że sama chciała. Co ty to z nią robisz? Była nieprawda. No jesteś bajkopisarz. Na to wygląda.
Nie spotykałem się z dziećmi. Ale chłopie, my mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty nie, no materiał, ja tak? Tu zadowolony jesteś z tego? Nie. Ale bawi cię to? Nie. A już, już nie? Już nie. Już teraz cię nie bawi, nie? Bo już jesteśmy tutaj, bo jak tak? Jak tu jesteśmy, to już się nic nie bawi, tak? Często bywasz sama w domu? No to to już tak, to możemy zrobić to w twoim łóżku, całować się i może i dziecko. Łóżesz ty łóżeczku i z następnej proponowałeś dziecko. Tyś to jest kurde kochliwy. Chyba dziecko robić. I dalej tutaj tłumaczysz. A, nie musisz to, tylko ustami się rusza. Ja też ruszam ustami, jak do ciebie mówię. Widzisz? A co, tutaj dziecko miało ci gałę zrobić, nie? Jak nie? No to przecież... Widzisz, że tu jest czarno na białym. No patrz, jak co... No. A i co, Łukasz? Chciałabyś się spotkać? Bardzo mi się podobasz. A czemu zmieniałeś cały czas nazwy miejscowości swoich? No jednemu dziecku pisałeś, że jesteś stąd, drugiemu stąd, trzeciemu stamtąd, czwartemu stamtąd. No bo nie chciałem powiedzieć swojej lokalizacji. Chciałeś się ukryć, tak? Chciałeś się ukryć. No bo się bałeś, że cię ktoś zlokalizuje, nie? I dlatego ty chciałeś umówić się na spotkanie. Jeszcze u dziecka. I nawet, że możesz przyjechać na klatkę koło piwnicy i możesz, i tam będziesz ją całował, żeby nikt nie widział. Chciałeś do dziecka przyjechać i przyjechałeś. Ale nie przyjechał. Nie. Dobra. No ale jesteś. Jesteś tu, chłopie. Ale przyjechałem, żeby tłumaczyć, a nie do dziecka. Dobrze, wytłumacz. No to się tłumaczysz. To słabo się tłumaczysz. Z ciemnością ci pokażę i oprowadzę, ale ty musisz pokazać mi swoje miasto. Masz chłopaka? Jezu, jest, wiecie co, tu jest tyle tekstów takich chamskich. Szczerze wsadziłbym ci kutasa w cipę. Mam poczytać więcej? Jezu, nie, to jest ohydne, ty. Czekajcie, bo mi spadła kartka. Tu. No to, aha, bo to jest to, tej twojej, tej. Znasz jakieś miejsca, gdzie nikt nie chodzi? Po co ci takie miejsce było? Żeby dziecko nie wiedziało. Wiem. Nie wiesz? A ja wiem, bo chciałeś to zrobić. Nie, to, co nie pisałeś... W krzakach. Nie zrobiłbym tego. O, możesz przyjść z koleżanką, ale jak będzie ładna, to nie obiecuję, że ją pocałuję, a później ciebie. Nie obrazisz się, nie? To tylko pisanie było. To tylko było pisanie. A ty myślisz, że przez pisanie nie niszczysz dziecku psychiki? Przepraszam. Czy według ciebie to jest tylko pisanie? Jak ci ktoś napisze z twojego konta na przykład, albo jak ci ktoś ukradnie pieniądze z konta, to też napiszesz, też powiesz, że to jest tylko pisanie? Że tylko ukradł? No chyba nie. No właśnie. Trzymajcie to, bo... Dobry! Nie jesteś wstyd? Jest. Trochę być powinno. Dobra, my na razie kończymy, bo przyjechała policja.